Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj znowu vlog i znowu z Nurim i z moją mamą. Zaraz ich wam pokażę, żeby się przywitali. Na razie tylko chciałam nagrać wstęp. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj kawałek za van w miejscowości Edremit, bo chcemy wam pokazać coś bardzo tutaj charakterystycznego dla tego regionu. Śniadanie z van. Ogólnie śniadanie jest dosyć podobne do śniadania w stylu tureckim, ale jest kilka rzeczy też tutaj typowych dla tego regionu i chcemy wam to dzisiaj pokazać, powiedzieć co to jest i jak to smakuje. A później jeszcze dalsze atrakcje, wycieczka na wyspę Aktamar, ale to już zobaczycie w trakcie. Najpierw śniadanie. Nuri i ja. I mama. I najpierw pokażę wam ogólnie jak stół wygląda. A potem wam opowiem, co tu wszystko mamy. Tak. Najpierw zacznę od rzeczy typowych dla regionu van. Tutaj mamy otlu peynir, czyli ser z mleka owczego połączony z ziołami, które rosną właśnie tutaj w tym regionie van na wiosnę. Ten ser jest otaczany w soli, chowany pod ziemię, jak to powiedzieć, zakopywany pod ziemię i pod ziemią dojrzewa kilka miesięcy, a dopiero potem jest gotowy do jedzenia. Dalej, tutaj mamy kawut. Kawut to jest prażona pszenica, mielona na mąkę, a później smażona na maśle. I tutaj murtła, czyli mąka smażona na maśle połączona z jajkiem. I jeszcze jedna rzecz typowa dla tego regionu. Cevis reçeli, czyli dżem zrobiony z orzechów włoskich. A teraz już takie typowe rzeczy, już tu wam pokażę. To jest jakaś pasta paprykowa. Tutaj mamy sigara byrei, czyli takie rolowane byrki z nadzieniem w środku. Oliwki, żółty ser, sałatka, tutaj mamy jajka z sucukiem, czyli turecką kiełbasą, tutaj jest jogurt z ziołami, tutaj jest un helvasy, czyli hałwa zrobiona z mąki, jajka z mięsem, frytki, tutaj różne rodzaje miodu, jajka, dżemy i jeszcze taki ser i biały. No, to chyba wszystko. No to jemy. Na pierwszy ogień z regionalnych rzeczy idzie murtła. Taka jajecznica z mąką jakby. Jak ci to smakuje? Może to nie bardzo. Czuję prawie samą mąkę. No, tak. Mi też to nie smakuje. Ale zobaczmy ten ser. Otlu peynir. Dość specyficzny ser. A. Ty lubisz sery, ale... Bardzo dobry. Bardzo wyraźne są te wszystkie zioła. Jest dość słonawy i dość ostry. To zdecydowanie na tak. To na tak. I jeszcze mamy to. Kawut. O, bo to jest dość gęste. Jak taka pasta. To jest ta pszenica smażona na maśle. Nie wiem, czy to by nie było dobre w połączeniu z czymś słodkim. Samo, jakie jest smaku? Jak co? Wiesz co, jakby tak mocno uprażona bułka tarta? W konsystencji jak mokry piasek, co? Do tego może jak gdyby dodać coś słodkiego, to może byłoby dobre, ale tak to jest takie... Dziwne. Trudno nazwać... Określić jaki to jest smak, bo to ani nie jest słone, ani nie jest słodkie, ani nie jest pikantne. No to może w połączeniu z... Tak jakby z masłem uprażyć bułkę tartą na kalafiora. Aha, takie coś. Coś może tak mi się kojarzy, coś może w ten stylu. Jeszcze będzie do spróbowania ten orzech, ale to może potem, po śniadanku. Nie wiem jeszcze co to jest. To jest, to będzie słodkie. To jest hałwa zrobiona z mąki.
to może też później. Później. No dobrze, no to jemy. Smacznego. Smacznego. Ja wam nie powiem, jak ten ser smakuje, bo ja za tym serem nie przepadam, ale Nuri go właśnie je. No i co? Pyszny. Trochę mocny, ale pyszny. No ale kwaśny, słony, gorzki? Słony i ma mocny smak taki. A zapach? Zapach też. No tego koniecznie musicie spróbować, jak będziecie w Van. A jeżeli ktoś z was tu kiedyś był, albo miał okazję po prostu zjeść śniadanie z takiego regionu, bo w innych miastach w Turcji też zdarzają się knajpki śniadaniowe właśnie z tym śniadaniem z Van, to dajcie znać w komentarzach, czy wam smakowało, czy jedliście ten ser, albo murtua lub kawut. Tu jest dżem z orzechów włoskich i Madzia zaraz będzie próbować. Bardzo dobre, ale nie wiem, do czego to porównać. Trochę jak suszona śliwka i wydaje mi się, że jest cynamon w tym. Bardzo słodkie. Dobre. Ale nie wiem, czy jak to śniadanie, raczej jako deser bym powiedziała. Trudno w ogóle powiedzieć, że to jest dżem, bo tu jest praktycznie taka woda i całe kawałki orzechów. No. I gdzie tu dżem? Orzechy w syropie, nie? Tak. Dokładnie. Więc to przypomina mi to święto Bożego Narodzenia, bo takie są jakieś smaki. Nie? Takie piernikowe? Właśnie, trochę tak. Trochę takie piernikowe i trochę jak był cynamon. Pomieszane wszystkie smaki. Bardzo nieoczywiste to jest, ale bardzo smaczne. Akurat dżem z orzechów włoskich też jest tu popularny w tym regionie, bo w miejscowości Adilgewas należącej do prowincji Bitlis, też tu nad jeziorem Van, właśnie podobno rosną najlepsze orzechy włoskie. I stąd taki przysmak tutaj. Też bardzo dobre. Też tego spróbujcie, jak będziecie mieć okazję. To jak już jesteśmy przy słodkim, to jeszcze unhelwasy, hałwa z mąki. No jest faktycznie taka mączna. Mhm. Jest słodka, ale konsystencją... Przypomina co? Zasmażkę. Zasmażkę? No, to takie... Czujesz mąkę. No tak, bo to z mąki. Bardzo podobnie to jest zrobione jak ta mąka z jajkiem. Chociaż ta mąka z jajkiem w ogóle czekaj, nie smakowała. Weźmiemy to bliżej, porównamy. Podasz? Mhm. Czekaj. Hop. Dobra, teraz będzie widać. To wygląda tak. To jest ta hałwa. A to jest to jajko z mąką. No, konsystencją jedno z drugim przypomina, no pewnie przez mąkę, nie? Po prostu. No, to mi w ogóle nie smakowało. Mhm. To ma takie dziwne smaki, tak się rozpływa, ale jest to słodkie, więc... Jest dobre. Jest słodkie, przyspadam. W ogóle powiedz, co ci z tego sołu najlepiej smakowało na razie. Najbardziej? Mhm. No ten ser, zobacz pan. Ten ser? Pusty talerzyk od sera. Ser wygrał. Ser jest pierwszy. Zostało jeszcze trochę u was. No ja nie jem. Oczywiście jak jestem tu u was, to jem głównie to, co wasze. Mhm. Więc sygera borej prawie całe zjadłam. Aha. Byrek rolowany. Pomidorki są aż słodziutkie. Wiadomo, dużo słońca tutaj. Przecudne oliwki. Jajka z mięsem. To mięso tak na śniadanie trochę tak... Za dużo? Za dużo. Za ciężko? W ogóle dla mnie to takie śniadanie to jest też strasznie marnotrawstwo, no bo jesteśmy w trójkę, wszyscy się najedliśmy już na full, a tu zobaczcie ile rzeczy zostało. I oni tak naprawdę to wszystko wyrzucają, no bo to już wiadomo, jeszcze teraz sytuacja jest jaka jest, więc nikomu tego nie dadzą dalej do jedzenia. No, tak, to prawda. To wszystko to jest mi sposób. To prawda, jeśli chodzi o te śniadania, to jest naprawdę marnowanie jedzenia i często jak idziemy na takie śniadanie więcej osób, to bierzemy na mniej osób, żeby było wiadomo, że to wszystko będzie zjedzone, ale i tak nigdy nie jest do końca zjedzone. No my się staramy jak najwięcej zjeść. No co, od czasu do czasu jednak takie śniadanie jest fajne, no co? No nie? No tak, robi wrażenie, naprawdę. Chociaż człowiek siedzi, patrzy i się zastanawia, co tu zjeść. A, i by umarł z głodu, bo za dużo jedzie. Właśnie, nie wiadomo od czego zacząć. A tobie, co najlepiej smakowało dzisiaj?
Herbatę. No więc... Nie no. Ser. Ten odlupejnir, ten? Tak, ten ser. Mhm. To jogurt z ziołami. Mhm. Jajka. I takie jajka. A ze słodkiego? Ja nie przypadam tak za słodkie. Mhm. Ze słodyczy najlepiej kotlety. No. U ciebie. I parówki. I parówki. No jak to facet. Okej. Jesteśmy na dworze w tej knajpie i mamy miód. I do tego miodu niestety przelatywało bardzo dużo pszczół, nam przeszkadzały. I pan przyniósł podpaloną turecką kawę, która tak dymi. I moment, od razu te pszczoły odleciały. Ciekawe. Wiecie może dlaczego? Wiedzieliście o takim sposobie? Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Jeszcze wam tu coś ciekawego pokażę. To jest kajmak z miodem i z orzeszkami. Kajmak to nie jest to, co my znamy z Polski, jako to tam tofi, taka krówka. Tylko to jest coś, co jest zbierane z mleka podczas jego gotowania i chłodzone. Więc to jest takie śmietankowe, jakby takie bardzo śmietankowe, delikatne masełko. I to właśnie bardzo dobrze smakuje w połączeniu z miodem. To też próbujcie, jak będziecie mieć okazję. Mama dzisiaj jest naszym testerem. Bardzo słodkie. Wszystkie słodkie rzeczy. A ten kajmak czuć dobrze? Czuć. On jest w ogóle taki, zobacz, jak płatek, taki twardy. O, teraz złapało? Teraz pokaż. No, taki... Taki kurzuszek. Kurzuszek z mleka. Plasterek sera. A ty byś powiedziała, że to smakuje jak co? Bo ja to powiedziałam, że to takie śmietankowe masło jakby. No jest to śmietankowe, ale taki nie wiem. Serek łagodny. Łagodny serek śmietankowy? Śmietankowy. Ale już bardzo słodkie. Już starczy. Śniadanie zjedzone. Wyszło 45 lir za osobę. I teraz jest taki kurs, że jak podzielicie sobie cenę na pół, to będziecie mieć w złotówkach. Knajpa nazywa się Sütçü. Jest w miejscowości Edremit. Już wam tylko pokażę, jak ta knajpa tutaj z zewnątrz wygląda. Knajpka jest położona od razu nad jeziorem Van. I tutaj właśnie siedzieliśmy. Teraz jest wszystko na dworze ustawione. A tutaj widzę, że mają też miejsce do przygotowywania wesel i innych imprez okolicznościowych. No, chyba będzie jakaś impreza dzisiaj. No dobrze, to co? Teraz dalszy ciąg wycieczki. Jedziemy na wyspę. Tak. Tak, okej. Okay. Płyniemy właśnie na wyspę Aktamar. Jeżeli chodzi o ceny, żeby popłynąć na wyspę i wrócić z niej z powrotem, za osobę, za bilet na statek płaci się 20 lir. A jeżeli chodzi o jakieś informacje na temat tej wyspy, to podawałam je już rok temu na tym filmie i koniecznie go zobaczcie, bo wtedy ta wyspa wyglądała tak, jak powinna wyglądać. Bo najlepszy czas, żeby tam popłynąć, jest właśnie wiosną. Wtedy jest tam zielono i kwitną drzewa migdałowe. No i też góry, które widać z oddali, są wtedy ośnieżone. Dzisiaj to wszystko nie będzie tak efektownie wyglądać, no ale mamie akurat teraz udało się do nas przyjechać, więc i tak płyniemy. Zobaczymy, no podejrzewam, że będzie dość sucho na tej wyspie po całym lecie, kiedy prawie wcale nie padało. No ale cóż, co zrobimy? Także koniecznie ten film z wyspy, z wiosny, zobaczcie. Podałam link do niego u góry i podam też w przypiętym komentarzu, tam klikajcie. Some will fade and some
been trying hard to sell your soul. Oh, so many times before, no one's buying I co? Jak się podoba na wyspie, mimo że jest tak sucho i brzydko? No, wyspy zawsze nie ma jakiejś zielonej trawy, ale są drzewka, jest cień, tu siedzimy za górą, piękna, czysta woda, także są ogromne kamienie i chciałam sobie trochę po niej pochodzić, ale gołymi nogami po tych kamieniach trochę ciężko, ale woda cieplutka i jest tu cudnie, taki spokój, cisza. I taki chłodek przyjemny. Gdyby nie dzieciaki jakieś słychać, tak z tą ciszą bym nie przyszedł do domu. No dzieciaki, no to dzieciaki, nie? Dzieciaki zawsze hałasują. Ale generalnie jest bardzo przyjemny. Ty wchodziłeś do wody. Nie bolało cię w stopy? Nie. W kamieni? No trochę przeszkadza, trochę tak. Ale nie boli jakoś mocno. Gadam. O! Widzę. Uciekał. Tam jeden siedzi, ale... Jak ucieka, zobacz. Widzicie królika? A, kica tam uciekł. Najważniejsze miejsce na wyspie za mną, kościół Świętego Krzyża, jest to kościół ormiański, wybudowany w X wieku. Chodźmy do środka zobaczyć, jak wygląda.
I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się znowu za tydzień. Do zobaczenia. Grüß Grüß. Też mam kiwać? No. No, ale pokażcie się trochę. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. This narrow maze.